Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już siódmy Q&A. I odpowiadam na kolejne pytania, dokładnie to chyba 17 pytań jest, coś malutko. Spodziewałem się większej ilości pytań, ale też na nie chętnie odpowiem. I pierwsze pytanie od Wiktora Matuszkiewicza. Pierwsze pytanie to już chyba tu odpowiadałem, ile mam lat? 16. I kolejne, jak zrobiłeś tą zajebistą grzywkę? Proste, codziennie myję włosy, roztrzepuję ręcznikiem, roztrzepuję je potem normalnie i sobie potem układam fajną formę fryzury, żeby no fajnie wyglądało po prostu stylowo. I nie wiem, kiedy pójdę do fryzjera, więc nie pytajcie mnie o to, bo to mnie tylko bardziej będzie denerwowało. Chociaż ktoś mi tu pieprzył, że są potówki, że zrobią mi się takie wielkie bąble na twarzy, byle gdzie, może nawet po nogach, kurczę, wszędzie. Nie straszcie takich ludzi, którzy mają długie włosy, bo to naprawdę, no nie warto. Kolejne pytanie od The Coxer. Całowałeś się, a jak tak, to jak się czułeś? No niestety muszę cię rozczarować, ale jeszcze tego nie miałem, nie robiłem tego. Ale może kiedyś nadarzy się taka okazja, gdzie no znajdę swoją drugą połówkę i no i tak dalej, i tak dalej. Kolejne pytania, aż 5 pytań od nruxel.pl. Ile masz gier? Około 20, tak, coś takiego, 25, w takich gdzieś ilościach się mieszczę tych gier. Kolejne pytanie, lubisz gry RPG? No pewnie, ja je kocham, no gdybym nie kochał gier RPG, to ja bym ich nie nagrywał, co ty? Kolejne pytanie, grasz w Metina? Nie, nie gram w Metina obecnie, w ogóle nie gram. Dla mnie Metin nie jest jakiś taki najlepszy. Lubisz swoich widzów? Tak, lubię najbardziej takich widzów, którzy mnie ciągle oglądają codziennie, którzy po prostu lubią mój kanał, doceniają to, co ja robię i po prostu takich najbardziej lubię za to. Ile masz centymetrów wzrostu? Wiesz co, gdzieś się mieszczę tak w rozmiarze 1,75 m, coś takiego, może trochę mniej. Nie wiem, gdzieś mniej więcej, może trochę więcej. Zobaczymy. Musiałbym się zmierzyć, ale nie chce mi się. I teraz pytanie od Zombie Alice XO. Mam chyba wrażenie, że to do mnie napisała koleżanka z byłej klasy gimnazjalnej, więc pozdrawiam cię i odpowiadam na twoje pytanie. Podaj 3 swoje ulubione zespoły, proszę, i serduszko. Dobra, to pierwszym moim najbardziej ulubionym zespołem jest Imagine Dragons. Jak chcesz, to sobie poszukaj na YouTubie, bo wiem, że ty bardzo lubisz słuchać muzykę, więc dla ciebie to nie będzie problem znaleźć. Drugim moim najbardziej ulubionym jest Manchester Orchestra, czy jak to się wypowiada. A trzeci to będzie Pavement, najstarszy zespół indie rock. Posłuchaj sobie, jeżeli w ogóle lubisz słuchać rocku, bo wiem, że lubisz, to wpisz sobie, zresztą wpiszę tam do adnotacji po lewej stronie na górze te zespoły, to sobie je wyszukasz i posłuchasz i ocenisz. Kolejne pytanie od Bobek010, no i kolejne najgłupsze pytanie. Czemu zamiast tańczyć da Gangnam Style'a ubijałeś masło? Bo masło umie latać, dlatego musiałem je ubić, żeby nie potrafiło latać. Tak ci głupio odpowiem. I kolejne 5 pytań od Nozdmaru. Jaka gra wciąga lepiej niż stary odkurzacz Zelmera? Najbardziej wciągającą grą według mnie jest Assassin's Creed, tak? Bardzo wciąga, bardzo. Czekam na 4. część. Tak, z tego zrobię serię. 31 październik będzie premiera. W dniu premiery postaram się zrobić tą serię i będzie się działo.
Kolejne pytanie, czy zaczniesz nadawać live streamy na Twitchu, YouTubie lub Aum 3D? Nie, ponieważ mam ciągle jakieś problemy z obrazem, który się rozmazuje. Jeżeli ktoś by był taki łaskawy, to by mi pomógł z tym problemem, bo ja po prostu sam nie mam czasu na to, żeby się z tym problemem okiełznać, bo ja tego po prostu nie mogę ogarnąć. Dlatego jeżeli ktoś by był taki miły albo mądry, to by mi pomógł. Czemu AK-47, mimo iż jest gorszy, cieszy się z większą popularnością niż AK-74? Wiesz co? Właśnie teraz sobie tak zastanawiałem się, właściwie wcześniej, przed robieniem Q&A, czym się tak naprawdę różni ten AK-47 od AK-74? No bo poprzez moje doświadczenie grałem z Battlefielda 3, miałem okazję postrzelać z AK-74. Poprzez jeszcze inne gry, nie wiem, Call of Duty albo jakieś inne strzelanki, gdzie był AK-47, chociażby nawet Grand Theft Auto, to powiem ci szczerze, że nie wiem, ja nie interesuję się broniami palnymi, chociaż no powiem tak, chyba dlatego, bo AK-47, iż jest gorszy, skoro mi tu teraz napisałeś, jest bardziej popularny niż AK-74, no bo chyba dlatego, bo gorsze bronie mają jakieś, nie wiem, standardy, takie podstawy, ponieważ ludzie, którzy, nie wiem, chcą polować na coś albo, nie wiem, do wojska chociażby nawet chcą wstąpić, to nie wiem, no naprawdę AK-47 to chyba jest jakby taka podstawowa broń szturmowa dla takich ludzi, którzy chcą po prostu się w tym fachu po prostu interesować, pracować, to chyba ten AK-47 taki jest podstawowy, chociaż ja nie idę do wojska, nie interesuję się broniami palnymi, więc ja nie mam na ten temat zielonego pojęcia. I tu jeszcze jakieś mi wyzwanie zarzuciłeś. Ale to wiesz co, to wyzwanie mogę zrobić, nie wiem, w osobnym vlogu. Bo teraz to jakoś chyba nie ma sensu tego robić. Dlatego w osobnym vlogu postaram się zrobić takie wyzwanie, taki challenge. Może nawet zrobię na 600 subskrypcji. Bo już właśnie niebawem mi wyskoczy liczba 600. Jeszcze tylko jedna subskrypcja. Bo tam się taka nierówna liczba utrzymuje. Naprawdę, jak ktoś jeszcze mnie zasubskrybuje, to już naprawdę zrobię przy okazji tego challenge'a, że sam obejrzę pierwszy odcineczek z My Little Pony, chociaż uważam, że ta kreskówka jest do bani. Ale no jak wyzwanie, to wyzwanie, raz się żyje. Lubisz Tetra Bromo Butan? Jeśli nie, to powiedz czemu? O kurde, kolejne dość skomplikowane pytanie. Wiesz co, przeglądałem na internecie, co to jest ten cały Tetra Bromo Butan, ale wiem, że to jest jakaś kurcze reakcja, kurde, no Tetra nie mam pojęcia, co to jest. Bromo to jest, brom to jest jeden z pierwiastków chemicznych, a butan to jest ten, jeden z węglowodorów tych, no alkanów, tak, alkanów, butan, tak, metan, tak, tak, butan, tak, to jest ten alkan. Ale jeśli nie, to powiedz czemu? Bo tam czytałem jeszcze ogólnie o tym tetrabromobutanie, że z tego jest jakaś reakcja. Ja wam zapiszę w adnotacji, co to, jak mniej więcej wychodzi ta reakcja, ale kurczę, ja nie mam pojęcia, po pierwsze, co to jest ten tetrabromobutan. Może w liceum już ogarnę, co to jest, to ci może wtedy na to odpowiem, ale teraz na dzień dzisiejszy nie jestem ci w stanie odpowiedzieć na to pytanie, więc to pytanie zostawiam na przyszłość, jak już będę wiedział, co to jest tetrabromobutan. No i dobra, kolejne pytanie, zrobisz unboxing słoika ogórków, nie wiem jak je kupić, a przyda mi się opinia kogoś takiego jak ty. Okej,
To już odpowiadam na twoje dość ciekawe pytanie. No nie wiem, czy to nazwać unboxingiem, czy takie przedstawienie, taka opinia na temat ogórków, jakie są najlepsze. Dlatego polecam ci ogórki konserwowe z rolnika. Konserwowe, pamiętaj, chociaż według mnie najlepszymi ogórkami są kiszone, domowe. Kisi się nie wiem przez ile, bo ja nigdy nie kisiłem ogórków i sorki za szczekającego psa. Ale ja ci polecam takie ogórki konserwowe z firmy Rolnik. I nie wiem ile kosztują, musiałbym gdzieś na cenę spojrzeć, ale nie mam pojęcia. Dlatego no, kup sobie te ogórki konserwowe z rolnika. Więc polecam. Chyba, że wolisz kisić ogórki, to wtedy z rodzicami rozmawiaj na ten temat. Kolejne pytanie od Deneska122 i kolejne dość irytująco głupie pytanie. Czy myjesz pięty? Nie myję pięt. Muszę cię tutaj tak strasznie na złość rozczarować, bo nie myję. Hehehe. Następne dwa ostatnie pytania. Następne dwa ostatnie. Nieważne. Od Dered Dragon 555. Czy zrobisz wywiad z jakimś sławnym YouTuberem? Po pierwsze, jeżeli miałbym robić jakieś wywiady, to musiałbym przygotować ten wywiad. Po drugie, musiałbym się skontaktować z kimś sławnym. I po drugie, nie używaj słowa sławny, bo to jest dość niepasujące słowo do YouTube'a. Jak już coś, to popularny. Popularny. Zapamiętajcie sobie, że nie sławny, a popularny. Bo popularny a sławny to są dwie odrębne pojęcia. Bycie sławnym to jest, nie wiem, posiadać fanów, zarabiać dużo pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. A bycie popularnym to po prostu być znanym. Znanym przez wielu ludzi. I to tyle, co miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o bycie sławnym, a popularnym. I ostatnie pytanie na dziś. Czy zaśpiewasz jakąś piosenkę, na przykład Bądź Sobą grupy Operacja? Wiesz co, ja tego słuchałem przed Q&A-em i powiem ci, że tego nie zrobię, ponieważ po pierwsze nie lubię nie lubię takiej muzyki. Po drugie, nie, za szybko ten koleś śpiewa, ja bym nie ogarnął, już bym się pogubił przy chociażby pierwszej zwrotce, więc sorki, ale no takiego wyzwania się nie podejmę, ponieważ no wiecie, nie, a po trzecie jeszcze śpiewać nie umiem za dobrze, to już w ogóle. Dobrze, a więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7 Q&A. Ja myślę, że wam się spodoba ten smaczny Q&A, bo dzisiaj trochę o ogórkach też tutaj wspomniałem. Bo kolega tutaj widz nie miał pojęcia jaki kupić, dlatego już masz tutaj moją opinię co do takich ogórków. No i dobra, ja się już tutaj z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 7 Q&A. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i piszcie więcej pytań, bo ja naprawdę nie będę robić Q&A-ów, jeżeli będziecie tak zadawać malutko pytań. Około 30 pytań to już jest naprawdę... niebiosom będą dzięki, naprawdę, za 30 pytań, więc ja naprawdę, no nie wymagam, no to jest coś tylko napisać kilka pytań, no i wysłać, no to, to nic nie kosztuje, naprawdę motywuje. Dobra, ja się tutaj już z wami żegnam, postaram się jutro, jeżeli będę miał te 600 subskrypcji, a raczej będę miał, to jutro zrobię challenge, cynamon challenge, tak? Plus jeszcze obejrzę pierwszy odcinek z Little My Pony, tutaj My Little Pony, które zarzucił mi Nozdmaru. No i dobra, trzymajcie się, na razie, z tej strony był Skorpio, do następnych Q&A-ów, na razie.